kochani. No cóż, pogadamy sobie dzisiaj jeszcze o rybkach, jak zwykle. A kamerkę może trochę poprawię. Słońce trochę po oczach daje, ale dobra. Może będzie lepiej. O. Kochani, odpowiemy sobie dzisiaj na pytanie. Jakie pytanie? Jak żeruje i gdzie szukać okonia latem, kochani? A dlaczego? Po prostu powiem, kochani, tak. Często mnie nawet pytacie, wielu z was mnie pyta w prywatnych tam wiadomościach i tak dalej. Ale ja sam widzę nad wodą. Kiedy ja łowię naprawdę okonie, to nie to, że ja chcę się chwalić, że ja łowię, jak ktoś je, nie. Ale po prostu widzę podstawowe błędy dużo młodych wędkarzy, tutaj Niemców i tak dalej, no najróżniejszych. Już nauczyli się tam, co niektórzy łowić tam z opadu, podbijają i szukają cały czas tego okonia przy dnie, kochani. A nie, on ma w nosie. On żeruje, ale jest wysoko, w toni, naprawdę. Okoń, to jest tak, ten garbaty czort, to jest taka popsi płetwa. Gdzie sieczka, tam i on. Oczywiście, kochani, on ma swoje ulubione miejsca. Dlaczego ulubione? Tam, gdzie lubi się gromadzić drobnica. I tam ma swoją stołówkę. Ale on to rozpędzi wszystko. Jak wpada łomotać, one się znikną. I on też. Kiedyś zawsze latałem, też go szukałem gdzieś dalej. Ale nie, warto siedzieć, czekać w tym samym miejscu. One się znowu pojawią i znowu. Jak jest dobry dzień, on naprawdę żeruje. To on tak potrafi od rana do wieczora. Łomot, 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 bierze, bierze. Chwila przerwy, potem apiaci, to samo. Ale o co chodzi? Chodzi o to, kochani, żebyście wiedzieli, że on latem, to jest jego podstawowy sposób żerowania w toni. Pod powierzchnią. No ja szukam pod powierzchnią do 2-3 metrów. Na filmie w dalszej części zobaczycie, kochani, ja mówiłem naprawdę płyciutko te okonie, pod nimi 6 metrów i uskok do 9 metrów. Potem jest takie dalszy kawałek dalej wypłycenie, ale ja łowiłem tutaj praktycznie na głębokiej wodzie. Łowiłem na głębokiej wodzie, a nie schodziłem z przynętą głębiej niż metr. Oczywiście ja łowiłem małą przynętą, tą, którą już znacie. Leblings. Także, jak mówiłem, on żeruje w toni, kochani. Większe okonie często są jeszcze poniżej. Już można zaczyna się łowić nawet trochę większymi przynętami. No ja łowię 5-centymetrówką, wali mi w nią wszystko. Walą większe, walą mniejsze, ale zabawa jest, bo cały czas tym kijem szarpie łomot, a na ultralajcie łowienie okoni to jest naprawdę, no to jest coś pięknego. Tylko właśnie o to chodzi, że wielu kolegów szuka. Ja wiem, że to wyobraźnia podpowiada, że o, gdzie tam, tu daleko, głęboko, tu takie kabany siedzą i tak dalej, tu będziemy ciągnąć, tak, ale co innego. No. A on tak sobie naprawdę wyżej. Na niektórych wodach można podejrzeć, jak łowią wędkarze na spławiki i tak dalej, na jaki grunt ustawiają, jak łowi ktoś tam nieduże płotki i tak dalej, już można podpatrzeć, gdzie on jest, ale często widać, jak jest dużo drobnicy na wierzchu. Chodzi drobna ryba. Już nie mówię o tym na rybku, nawet o tym wylęgu. Ale małe rybki, gdzie chodzą naprawdę dość wysoko, one chodzą wysoko, nawet przy ładnej pogodzie. To on tam jest. On jest w toni, kochani. Chyba, że nie żeruje, no bo takie dni też bywają, że on gdzieś tam jest sobie w toni, czy przy dnie stanie i nie bierze. Są dni, naprawdę są dni, kiedy trzeba przeczesywać od dna do góry całą toń. Czasami weźmie przy samym dole, czasami po połowie, a czasami wyżej. No jak były taki, nie chyba w jednym z ostatnich filmów właśnie tak było, że łowiłem, on był praktycznie wszędzie. Pod powierzchnią w połowie toni, no ale żerował ładnie wtedy i łowiłem go na 8-9 metrach przy dniach, opuściłem do dna, też tam się trafiały. Także on był praktycznie wtedy wszędzie. No to popsi płetwa, on to tu, to tu, to tam, to garbate łajzy są, one tam człowieka potrafią czasami wyprowadzić z równowagi, no ale to są ciekawe rybki, naprawdę ciekawe, waleczne, fajne rybki, dlatego bardzo lubię łowić okonie. To jest chyba mój numer jeden. Później dopiero szczupaki, ale też staram się na lekki sprzęt łowić, no to wtedy mam frajdę z tej walki. No bo nie przynosi mi tam satysfakcji, jak złowisz dużego szczupola, no ale tam plecionka zero, jakaś tam 20, jak co niektórzy dają, przypon do 50 kg, jakby suma miał wyciągnąć za uszy do góry i tak dalej. Nie, delikatnym sprzętem lubię łowić, to wtedy szczupak. Ale okoń to zawsze jest moim numerem jeden. Sandacz niewojownik to w ogóle trzeci numer. Także sandacz teraz się u mnie kiedyś, przed laty, tak, bardzo dużo sandaczy łowiłem.
ale jakoś mi to przeszło. Po prostu, no jeszcze pojadę na pewno na sondacza, od czasu do czasu mu nie odpuszczę, ale jednak wolę o konia, szczupaka i tak dalej. Także dobra, rozpędziłem się trochę, kochani. Powiedzmy sobie jedno. Okoń latem, kochani, i nie tylko latem, on żeruje. Początek jesieni, jeszcze wrzesień, czasami nawet w październiku, jeszcze zależy jaka jesień. On jest naprawdę dość płytko. Czasami już schodzi ryba, jak schodzi z czasem, jak ryba schodzi głębiej, to i on schodzi głębiej. Później już tam w październiku, to się jeszcze łowiłem okonie tam w starych filmach, widać o 10-gramowa główka, tam łowiłem na fish huntery, czy tam predatory, nisko, praktycznie przy dnie, na 8-9 metrach, tam już łowiłem okonie. Ale w sezonie, dopóki ja widzę, że ryba chodzi, nie odpuszczam okoniom i okonie wyżej. Oczywiście zwiększę przynęty, teraz jak się już troszeczkę zaczną chłody, gdzieś tak połowa sierpnia, już dam większe gumy na te typowo większe te okonie. Po prostu o łowieniu dużych okoni zrobimy sobie film, bo w ten sposób łowimy okonie. Oczywiście, kochani, też duże się trafiają, nie ma to tamto. Zresztą zobaczycie na filmu, no jeden mi zszedł, to nie mogłem go zaprezentować, ale był naprawdę wielki. Ponad 30 cm się dość często trafiają. 20 taki po 20, a praktycznie wszystko wymiarowe, normalne okonie. To jest łowienie, kochani, okoni. Także jak się trafi w miejsce, gdzie on naprawdę przychodzi. Ja tutaj mam taką miejscówkę, jak może obróćcie trochę kamerę. O, jak widzicie, to jest zatoka taka. Łowię na skraju tej zatoki, na skraju głębokiego i płytkiego. W tej zatoce to jest naprawdę fajna miejscówka. I on tu wchodzi, on tu przychodzi na posiłek, ale kiedy nie żeruje, to go praktycznie nie ma. To wtedy nawet z kubnięciem się nie zdradzi, że jest. I dość często żeruje, że nie gania ryby po powierzchni. Żeruje pod powierzchnią, metr pod powierzchnią już tak dalej. Czasami zdarzy się, że jakaś wypłoszona rybka wyskoczy nad wodę, ale dość często nie ma w ogóle znaku, że on żeruje. Bo nieraz jest to, jak sami widzicie, jak jest łomot po wodzie, jak one tam trzepią, ale dość często jest, to się wszystko odbywa ciut niżej. No czasami łowiłem okonie na 4-5 metrach przy głębokości 10-14. Czyli gdzieś tak powyżej połowy toni i tak dalej, tam też się trafia piękne okonie. Dlatego ja polecam, kochani, łowienie i szukanie okoni w toni. Ja wiem, że to takie wrażenie, jakby się w studni łowiło, wyobrażenia, jak to przy dnie, że to, że tamto, ale tak nie jest, naprawdę. Okoń żeruje, latem to jest podstawa jego żerowania, to jest toń. Tak jak w jeziorach, to on się ugania wszędzie. Oczywiście wchodzi na płycizny i to piękne okonie wchodzą na płycizny, na żerowanie, po prostu nażerą się i wracają. Po jakimś czasie znowu przyjdą, albo drugie przyjdą i na tej płyciźnie one sobie urzędują. Ale tak samo na pełnym jeziorze, w toni, normalnie w toni, już te większe okonie, takie już te bardziej, te przez większe o, za mniejszymi rybami, jakieś tam płotki 10-centymetrowe i tak dalej. Ja łowiłem gumy, kochani, na okonie na gumy 13-centymetrowe i nie było problemu, żeby taki 30-taczek i tak dalej zassał gumę. Nie mówię, że od razu łyknął, bo przeważnie stosowałem do zbrojkę, malutką kotwiczkę na końcu i zawsze wisiały na tej kotwiczce. No w każdym razie atakowały przynęty 13-centymetrowe okonie. Wcale nie były takie największe te okonie. Były przyzwoite, ale na pewno nie największe. Także, kochani, tak to wygląda. Tak na te popsi płetwę trzeba działać. Płytko. Czasami schodzić coraz głębiej, jeżeli nie tu, to tu. I przede wszystkim warto sobie namierzyć miejscówki, gdzie on lubi bywać. To gdzie on lubi bywać? Jak widzicie, że tam jest często drobnica, że tam się drobnica kręci, nie ma siły, on tam wejdzie. On tam wejdzie i nie zawsze widać, że on żeruje, tego łomotu po wodzie nie ma. Jest troszeczkę głębiej, też potrafi żerować. A wielu właśnie kolegów popełnia ten błąd, że go szukają nisko, głęboko i mówią, że okoń nie bierze. A on bierze, tylko sobie troszeczkę wyżej. No. I tak to jest. Wtedy już prowadzenie gum to też czasami wystarczy, kochani, w ogóle nie trzeba nawet szarpać. Wystarczy pomału, wolno prowadzić, jest jep i siedzi, jep i siedzi. I tak to, kochani, tak to wygląda. Także to nie jest jakaś wielka filozofia, tylko trzeba dokładnie pomyśleć, gdzie te okonie są. Jak widzimy, latem, tak jak powiedziałem już raz, latem on jest w toni. On jest w toni, troszeczkę poniżej, tam lustra wody, tam dajmy na to nieraz metr, nieraz 50 cm, a nieraz 2 metry i 3 metry jest głębiej, ale nie przy dnie. Oczywiście, są dni, kiedy się łowiło i przy dnie, że trafia się, ale to jest sporadyczne, kochani. To nie jest tak, że zawsze, no bo tak jak mówiłem wcześniej, ja łowiłem je jednego dnia i przy dnie, i on był wszędzie. No to wtedy fajnie żerował i tam były przy dnie, ale ogólnie polecam wam, jeżeli chcecie sobie naprawdę połowić okoni, łówcie w toni, szukajcie w toni,
I tak to będzie. I na pewno będą efekty. Nieduże gumy, moja standardowa guma na dzień dzisiejszy. Dla mnie to jest hicior roku. To jest ten Liebling Skoda, ale używam tak jak pokazywałem wcześniej. Używam też też czasami lepiej działają od niej. No nie zawsze, ale częściej nawet lepiej działają właśnie te małe 5-centymetrowe predatorki Mansa Fluo. One tak jak mleko wyglądają, białe, takie prawie przezroczystawe, ale one są fluo. No i one też fajnie działają. I malutkie fluo 3-centymetrowe riperki od Mansa. Też fajnie działają, też fajnie działają. Jak to zwykle w życiu bywa, nie ma gum, która zawsze, wszędzie najlepiej działa. Ale te gumy mi się najczęściej sprawdzają. Nawet na całkowitym bezrybiu zawsze coś wydłubię, zawsze jakieś brania, szarpnięcia z wędką, kontakt z rybą jest. Także kochani, polecam naprawdę lekkie łowienie okoni i w toni. Te garbate czorty, kochani, oni tylko tam je na pewno znajdziecie. Bo no ja już wielokrotnie się przekonałem, że szukałem ich przy dnie, łomotałem nieraz po pół dnia te dno, jakieś sporadyczne skubnięcie, albo nic. A one sobie najlepsze żerowały, ale nie tam, gdzie ja ich szukałem. Dobra, kochani, tak to mniej więcej wygląda. Także na tym będziemy kończyć. Pozdrawiam Was, niech moc będzie złomi, kochani. A tych, co nad wodą, jak zwykle połamania. Co jeszcze w następnym filmiku? No, jeszcze pokażę dokładnie zestaw na okonia, jak ja na to wszystko robię. To zrobię sobie krótki filmik w warunkach domowych, zrobię zestaw na okonie. No i jeszcze trzeba będzie pogadać poganie za szczupakiem. No w tej chwili jest ciężki okres, naprawdę. Praktycznie bez rybie. No trzeba się dobrze nagimnastykować, nalatać, żeby trafić, żeby coś połowić. Niemniej jednak można coś złowić. Dobra, kochani. Na razie, jeszcze raz. Niech móc będzie z Wami. Jest. Pierwszy tłuścioszek. Ach. No, proszę, kochani. Już coś im się zaczyna dziać. Czapka im się poprawia. No, spadaj, futrzak. Co, bardzo płyciutko. O, wypiął się. Skurczybyk mały. Ale już gumka zdewastowana, już porwana. Balą w to jak wściekłe. No, ale dobra. Zostawię ten hak na wierzchu. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. I siedzi, kochani. O, ja się wypiął. I ział, mamy go. O, kochani. Jak pięknie. Jak gruchnął. No i to... Wszystko takie, kochani, koło wymiaru. No wielkością nie powala, ale wiem, że podchodzą tu większe. Poczekamy, może się jeszcze pojawią. Jak nie, to pójdę, popłynę w drugie miejsce poszukać ich głębi. No, już proszę zobaczyć. Guma zdewastowana totalnie. Ale ten też nie za wielki. Uciekaj, jeżozwierz, no. Poszedł. Troszeczkę głębi trzeba opuszczać. Chyba, bo to wysoko, to jak widać. Te mniejsze. Większe może będą troszeczkę niżej. No popatrzymy, bardzo wolne prowadzenie. Są bliżej otwartej wody, widzę. O, już się kręci jakiś. A, następny, puknął, o, ładnie,
Już ładniejszy. O, 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 kochani. Patrzcie, patrzcie. Jak siedzi to garmata łajza. Mamy go. Widzicie, kochani? Jaki piękny garbus. Kochani, 32 cm. No pokaż te płetwę. Gościu z malinowym nosem. Dobra, na razie do Anco, bo kumpli mi wyprowadzisz. Na dołek z kurczybyka. Później wypuścimy. Ewin koleżków tutaj nie wypłoszył, to może jeszcze coś się z tego będzie działo. O, szedł skubany. No to może być problem. Zobaczymy, czy guma została w całości, czy... No oczywiście zjechała. Gumkę teraz pewnie tak trafi. No ale dobra, walczymy dalej. Albo puknięcie. Już i siedzi. Kochani, prosto z opadu. O! Jak walczy. No też taki dość przyzwoity. No ale ten już ma 20 parę. No, pokaż mi się tu, gościu. A proszę, kochani. Taki tłusty. Dobra. Na dołek z kurczybyka. Ja ci pokażę, kochani. No, opuszczam trochę głębiej. Chwilę łomotały, teraz sporadyczne skubnięcie, ale nic. Czyli co, kochani, uwalniam dołek. O, konie z powrotem. No, wypierdzielać te. No, nie wiesz, w którym kierunku. Amnestia. Dołek otwarty. No. Poszły. Poszły, dobra. Dołek otwarty. Zmieniam miejscówkę, także... Jest kolejny, ale dziadno. O, czego skaczesz? Czego skaczesz? Garbaty czorcie, chodź tu, chodź, 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 chodź. No. Ile masz? No, niecałe 20. No to takie 20 biorą. Ale teraz trudniej jest łowić, kochani. O, znacznie trudniej. Następny. A. O, przyzwoity jaki. A chodź tu, chodź, 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 maluchu, chodź. Ale zmieniłem, kochani, troszeczkę styl prowadzenia. Przestały gryźć. Zaczęły prowokować, a już i guma rozwalona. No. Ach, z tymi gumami. Siedzą tu cały czas, ale nie bardzo chcą brać. I trzeba je poszczuć troszkę. Zobaczymy, może się znowu przejdzie ten sam numer. Pani siedzi i to przyzwoity, ale huknął.
A co o tu? Co my? O kurczę, zeszło. Ja pierdzielę. Ale było walnięcie. Zerwał gumę, wszystko. Ale coś pięknego huknęło. O rany.